Hej, jestem Sandra, słonecznie pozytywna. Dołącz do rodziny Promyków, subskrybując ten kanał. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o plusach i minusach długich włosów. Także zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznę od plusów, żeby ten filmik zaczął się bardziej pozytywnie, ponieważ niestety znalazłam dużo więcej minusów, o czym zresztą przekonacie się za chwilę. Także pierwszym plusem długich włosów jest to, że po prostu ładnie się same w sobie prezentują. Wydaje mi się, że dużo osób lubi długie włosy, czy są one proste, czy pokręcone, po prostu ładnie wygląda się w nich. Szczególnie jak się na przykład robi jakieś zdjęcia od tyłu, jak widać, jakie są długie, dokąd sięgają, czy do pasa, czy do pupy, czy do połowy pleców, no po prostu długie włosy ładnie wyglądają. Drugi plus jest taki, że z długich włosów można zrobić naprawdę wiele fryzur. I w tym plusie jest drugi plus taki, że nawet gdy ma się włosy do mycia, są one tłuste, można je jakoś związać, zrobić sobie koczka i tak za bardzo tego nie będzie widać, ponieważ są długie, jakoś zawsze główna część fryzury będzie przyciągać uwagę, a nie to, że one są po prostu tłuste. Długie włosy dają ciepło, jest to zdecydowany plus w zimowe dni, czy nie tylko zimowe, po prostu gdy jest Wam zimno. Długie włosy dają ciepło na karku, więc nie musicie mieć golfa, żeby Wam było ciepło. Można z nich zrobić taki obszar. Kolejny plus jest taki, że można nimi sobie zakryć biust i ja mam taką długość, że jak widzicie są poniżej mojego biustu, więc na przykład jak są jakieś sesje czy ogólnie, to można sobie, wiecie, tak przez pół przełożyć i ładnie widać pierś, a tutaj włosy zasłaniają. Kolejnym plusem jest również to, że po prostu można długimi włosami się zakryć. Gdy ma się na przykład jakiś gorszy dzień i nie chce się być za bardzo widocznym, to wystarczy zrobić tak. Nie, mówię serio, to naprawdę mówię to na poważnie. W szkolnej ławce, gdy na przykład macie gorszy dzień, możecie po prostu się zakryć. Jeszcze, no kaptur to nie bardzo w szkole, ale po prostu można się nim zakryć, nie widać waszej twarzy, więc jeśli nawet macie zły nastrój, to tego nie będzie po was widać. Długie włosy mają taki ciekawy plus, ponieważ przynajmniej w moim przypadku fajne jest ciągnięcie za nie. Szczególnie ja sobie sama lubię robić, nie wiem jakby to nazwać, że po prostu z tyłu sobie ciągnę końcówki włosów i to jest taki przy okazji ala masaż, automasaż, samomasaż, nie wiem czy można tak to ująć. Więc po prostu sobie łapę i lubię sobie tak właśnie przeciągać palce przez nie i tak fajnie tutaj ciągnie się od czubka głowy. Fajnie jest, kolejnym plusem jest również to, jak ktoś was czesze. Na przykład gdy macie takie długie włosy, fajnie jest, jak ktoś zaplata wam warkocza z tyłu i też właśnie mniej więcej takie czuć ciągnięcie i no myślę, że to jest plus, trochę taki może niekonwencjonalny, ale ja uważam, że jednak plus. I słuchajcie, to by było na tyle plusów. Przechodzimy teraz do minusów, których, tak jak wspominam, jest zdecydowanie więcej. I mi jest już gorąco w tych włosach. I tak, słuchajcie, minus długich włosów jest taki, że w lato, ale nie tylko w lato, po prostu jak jest ciepło, to jest Wam strasznie gorąco, bo tak jak wspominam, one leżą tutaj na karku. Mi się już tutaj dosłownie spociło wszystko i naprawdę dają ciepło takie włosy. W zimowe dni spoko, w gorące nie. I niestety trzeba je ciągle upinać, spinać, co jest dosyć męczące. W ogóle długie włosy, jednym dużym minusem jest to, że wymagają ciągłej uwagi, poświęcenia. O czym zresztą przekonacie się przy kolejnych minusach, o których zaraz Wam opowiem. Wietrzne dni niestety trzeba zapomnieć o pięknej fryzurze, ponieważ gdy się tylko wyjdzie, zaraz Wam się one spuszą, rozplątają, pokołtunią. Makijaż nie przetrwa, jeśli macie błyszczyk tym bardziej. Wietrzne dni to jest udręka, więc nawet zresztą jak ma się kucyka, to i tak ten kucyk będzie cały rozwichrzony, nie będzie już tak wyglądać jak przed wyjściem. Nawet jak ma się koczka, to też gdzieś Wam jakieś kosmyki powypadają, więc długie włosy na wiatr, nie. No i tutaj kolejny minus, strasznie się plątają i kołtunią przy długich włosach, jest to strasznie męczące. Kolejnym minusem tak przy okazji jest to, że gdy ubieracie się na przykład w zimę, nakładacie szalik, zasuwacie kurtkę, zakładacie czapkę, to trzeba te włosy wyjmować spod tego szalika, przytrzymywać, uważać, żeby się nimi nie przyciąć przy zasuwaniu zasuwaka. O matko, w zimę widzicie, niby plus tutaj z jednej strony, że dają Wam ciepło, z drugiej tutaj przy ubieraniu jest kłopot.
Długie włosy są dosłownie wszędzie. Na podłodze, na biurku, w wannie, gdy się myje je, na szczotce, walają się dosłownie wszędzie, nawet gdy jecie, możecie spotkać włosy, na waszym łóżku, po prostu są wszędzie, gdzie tylko sobie wyobrazicie, są długie włosy. I to nawet jak się czeszę w miarę regularnie, to i tak te włosy są po prostu wszędzie. Kolejnym minusem, o którym wcześniej wspominałam, bo w sumie to jest taki bardziej pogadankowy filmik, nie wymieniam tutaj po kolei, tylko możecie tak ogólnie wywnioskować te plusy i minusy, jest właśnie to, że w ciepłe upalne dni trzeba je ciągle spinać. I to jest taki paradoks, bo cieszycie się, że macie długie, piękne włosy, ale jest wam na tyle gorąco, że po prostu no musicie je spiąć, bo inaczej nie wytrwacie. Trzeba uważać na błyszczyk i ogólnie przy malowaniu się, ponieważ nawet jak maluję rzęsy czy nakładam podkład, muszę odgarniać wszędzie te włosy, spinać, do tyłu brać, żadnych kosmyków, żeby tu mi nie wystawały, bo zaraz gdzieś się zamoczy, gdzieś się coś przeciągnie, zaraz gdzieś coś mnie ubrudzi, a z błyszczykiem najgorzej, bo nawet jak mam teraz i siedzę, to gdzieś pojedyncze włoski by mogły mi się przykleić, coś rozmazać, więc trzeba zrezygnować z błyszczyka, jeśli ma się rozpuszczone włosy, chyba że chcecie je spiąć, no to wtedy jest jakaś równowaga, ale no, trzeba strasznie uważać, naprawdę. Trzeba też bardzo uważać na lepkie rzeczy, typu na przykład guma do rzucia, taśma klejąca, bo gdy wam się coś przyklei, to no nie chcecie stracić tych długich włosów, nie chcecie tego obcinać, więc trzeba być naprawdę ostrożnym. Trzeba też uważać również na ogień, nie wiem, na przykład jak ktoś pali papierosy na zapalniczkę, czy nie wiem, przy kuchence gazowej, nie wiem, cokolwiek, trzeba bardzo właśnie uważać, no bo są długie, jak mi na przykład sięgają tutaj już ponad za pierś, to gdzieś się nachylę coś ten i by była masakra. Długie włosy wymagają zużycia większej ilości produktów i wody. Przy myciu włosów wody schodzi zdecydowanie więcej przy długich włosach. Tak samo szamponu, odżywek, serum na końcówki. Długie włosy wymagają pielęgnacji, ale też niestety zużywa się więcej kosmetyków na nie. Kolejnym minusem jest to, że trzeba je związywać przy tańczeniu czy przy jakimś schylaniu. Na przykład podczas jedzenia nie mogę po prostu mieć tak, no bo bym nic nie widziała i nic po prostu. Więc za każdym razem jak chcę się schylić, to muszę sobie albo je przytrzymać, albo je po prostu związać, co jest dosyć denerwujące. Kolejnym minusem jest to, że po prostu niewygodnie się śpi w nocy. Jeśli macie rozpuszczone, to będą wszędzie wam latać, ocierać się o poduszkę. Jeśli je sobie zwiążę w jakiegoś warkocza, ok, ale rano zazwyczaj są one pofalowane. I też mam taką obawę, że jak ta końcówka mocno ściska mi końcówki włosów, to te końcówki się niszczą. Jak używam grubszej gumki, to mi gumka przeszkadza, bo gdzieś mi podejdzie, gdzieś mi się wpija w plecy, gdzieś w bok. W koku nie mogę spać, bo mnie boli czubek głowy. Najlepsze rozwiązanie może to by był jakiś, jakiś nie turban, tylko jakiś szczepek. Nie wiem, jeszcze nie próbowałam, może są alternatywy na ten minus, aczkolwiek spanie w długich włosach jest naprawdę męczące i niewygodne. I kolejnym minusem jest to, że długie włosy, no, są długie i na przykład w moim przypadku są już ponad do ramion, więc gdy zakładam plecak czy torebkę, trzeba bardzo uważać, bo bardzo łatwo je przygnieść i uszkodzić mechanicznie. I kolejnym, już prawie ostatnim minusem jest to, że długie włosy potrzebują więcej czasu na schnięcie. Jeśli chcecie zostawić je do naturalnego wyschnięcia, to długo schną. A jeśli chodzi o suszenie, to też jest w sumie dosyć męczące. W sumie zależy to od włosa, ale w moim przypadku suszenie długich włosów, schnięcie ich jest dosyć długotrwałym procesem. Już ostatnim minusem plusem jest to, tak z przymrużeniem oka powiem, że długimi włosami można komuś przywalić i minusem jest to wtedy, gdy zrobimy to nieumyślnie, na przykład mamy kucyka i się gdzieś zamachniemy i damy na przykład koleżance z ławki w twarz. Ale plusem może być to, gdy na przykład, no już tak mówię trochę żartobliwie, na kogoś się wkurzymy i po prostu chcemy kogoś uderzyć długimi włosami. Bonusowo ostatnim plusem, o którym wam powiem, jest to, że długie włosy można kuźdę oddać albo sprzedać. Także jest to naprawdę najlepszy plus ze wszystkich, które tu wymieniłam i mówię o tym na samym końcu, dla tych najbardziej wytrwałych. Dajcie znać, czy dotrwaliście do tego momentu filmiku. Także to już wszystkie plusy i minusy. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Także tak, to już by było wszystko. Dajcie znać, czy macie długie, czy krótkie włosy, czy bardzo krótkie, czy bardzo długie. Opiszcie swoją długość, jaki macie może kolor lub jaki typ, czy wam się kręcą, czy są proste. Także ja jestem Sandra, słonecznie pozytywna. Dołącz do rodziny Promyków, subskrybując ten kanał. To pa!